Ale wracając do naszej księgi, do księgi proroka Izajasza i do tego, jakie są w niej tematy obecne, to dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię serca. Tak to nazwałem. Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o pytaniu o miłość, a teraz kwestia serca. Bo to prorocy są takim zdumiewającym, że tak powiem, zdumiewającymi ludźmi, niezwykłymi pod tym względem, że zostali powołani przez Boga i przez Boga dane im było patrzeć na sytuację narodu, patrzeć na sytuację poszczególnych ludzi z perspektywy takiej, jak ją widzi Bóg. I innymi słowy, można by powiedzieć, że dane im było zobaczyć prawdę, jak rzeczywiście wygląda prawda, a nie jak się wydaje, że jest. Nie tak, jak ludziom by się mogło wydawać, tylko tak, jak rzeczywiście sprawy widzi Bóg. I Izajasz jest tutaj właśnie takim przykładem tego człowieka, który widział prawdę. Widział prawdę i to, co widział, to, co dostrzegał w narodzie, to, co dostrzegł też, co dotyczyło jego samego, było czymś, co go głęboko poruszyło. Wtedy, kiedy działał prorok Izajasz, to te lata 740 przed naszą erą, działali również wtedy inni prorocy, między innymi właśnie Micheasz i Ozeasz. I też później historia też się tak rozwijała, że w późniejszych wiekach prorocy też przychodzili do Izraela i podobne kwestie podnosili. I teraz chciałbym właśnie zwrócić naszą uwagę na, po pierwsze, na ten rozdział, który czytaliśmy przed naszą wspólną modlitwą, na szósty rozdział Izajasza. Kto z was ma tekst Biblii przed sobą, zachęcam, byście mieli przed sobą ten tekst, bo oto patrzymy tutaj na Izajasza, który w roku śmierci króla Uzjasza otrzymał wizję, czy zobaczył Pana, który siedział na wysokim i wywyższonym tronie, a brzegi jego szaty wypełniały świątynię. Powyżej niego stały serafiny, każdy miał 6 skrzydeł, 2 zasłaniał swoją twarz, 2 nogi i na 2 latał. To jest coś, co on zobaczył. To jest coś, czego nikt wcześniej przed nim nie widział też. I to, co widzimy tutaj, to widzimy te istoty, 6 skrzydeł, które one mają, o czym później też mowa jest w Apokalipsie. 4 z tych skrzydeł, powiedzmy, są wykorzystane po to, żeby te istoty się zasłoniły. Żeby zasłoniły swoją twarz, żeby zasłoniły swoje nogi. Na 2 się unoszą i wołają: święty, święty, święty Pan zastępów. Bibliści mówią, że to, co tutaj widać w tej wizji, to przede wszystkim jest taki obraz wielkiego majestatu, potęgi takiego majestatu, takiej chwały, którą mają najwyżsi władcy, najwyżsi panowie, ci, którzy rządzą. Świadczy o tym ten wysoki, wywyższony tron i szaty królewskie, które wypełniają świątynię. Tutaj na takim poletku, powiedzmy, ludzi, to jak była koronacja królowej angielskiej Elżbiety, było tak, że 11 osób niosło jej ten, nie wiem jak to nazwać do końca, te szaty, które się ciągnęły za nią. I właśnie te szaty były opisywane najbardziej przez dziennikarzy jako taki obraz tego, jaką chwałę ma właśnie ta koronacja i królowa, i imperium brytyjskie. No tutaj jest to takie odniesienie, ale ludzie zawsze w taki sposób wyrażali pewną myśl. I tutaj kraj szaty wypełniał świątynię. Jest tego takim znakiem. To, co jest zdumiewające również, czemu one się zakrywają? Jedno z takich wytłumaczeń jest takie, że te istoty nie mogą patrzeć wprost na Boga. Nie mogą patrzeć dlatego, że są stworzone.
są ograniczone przez to, że są stworzone i zakrywają swoją stworzoność, jeżeli to tak można ująć w taki rzeczownik. W każdym razie zdumiewające też jest to, co te istoty mówią. Bo jeżeli patrzymy tutaj na to, to jeden wołał do drugiego: święty, święty, święty Pan zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. To jest hebrajski sposób na wyrażenie tego, co jest najwyższej, najważniejszej wagi. Wiecie, że my w języku polskim używamy w tekście pisanym wykrzykników, czasami czcionkę pochylamy, jeżeli na komputerze to jest napisane, czasami pogrubienia. Mamy takie formy jak stopniowanie przymiotników, czyli powiemy dobry, lepszy, najlepszy. Natomiast w hebrajskim języku to, co chcieli mówcy czy pisarze podkreślić, że jest ważne, to używali słowa wielokrotnie. I najwyższą rangę, najważniejszą rzecz, jaką możemy zobaczyć w Biblii, jest ona wyrażona poprzez potrójne powtórzenie. Czyli tutaj to słowo święty, święty, święty jest wyrazem tego, że to jest coś ogromnego, coś najważniejszego, coś największego, co może sobie człowiek wyobrazić. Nie ma innego boskiego atrybutu, który byłby w Biblii tak opisany. Nie ma mowy o tym, że Bóg jest miłosierny, miłosierny, miłosierny na przykład. Nie ma coś takiego, że jest łaskawy, łaskawy, łaskawy. Jest natomiast święty, święty, święty. Te formy powtórzeniowe możemy znaleźć również w Ewangeliach. Jeżeli pamiętacie, kiedy Jezus przemawiał w różnych okazjach do ludzi, czasami rozpoczynał swoją przemowę od słowa, które w naszych Bibliach jest czasami przetłumaczone jako zaprawdę. Zaprawdę powiadam wam. Albo zapewniam, że coś takiego w takich tłumaczeniach możemy znaleźć. Natomiast dosłownie on mówił amen. Amen, mówię wam. I to podkreślało znaczenie tego, co mówił. Ale na przykład w Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, 53 werset, Jezus mówi amen, amen. Czyli w jednym z tłumaczeń jest to przetłumaczone: ręczę i zapewniam was. I tu mówi, oznajmił im Jezus: zapewniam, zapewniam was, w tłumaczeniu ekumenicznym. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili Jego krwi, nie będziecie mieli w sobie życia. Zobaczcie, że to, co Jezus chciał podkreślić, że jest bardzo ważne, mówił podwójne amen na początku swojej wypowiedzi. To ciekawe, że również to takie hebrajskie powtórzenie możemy znaleźć w Apokalipsie w kontekście biada. Bo tam w Apokalipsie występuje potrójne biada. Biada ludziom, którzy są na ziemi, mieszkańcom ziemi. 8 rozdział, 13 werset Apokalipsy. Możemy tam przeczytać tak: spojrzałem i zauważyłem orła. Leciał środkiem nieba, usłyszałem, jak woła: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, bo jeszcze mają zatrąbić trzej pozostali aniołowie. Także widzimy, że ten sposób wyrażania myśli jest tutaj obecny i Izajasz nam to przedstawia, bo on nie miał innych słów, prawdopodobnie, żeby to opisać. Być może również te serafy nie mają innych słów, by powiedzieć to, co chcą wyrazić. I właśnie w taki sposób objawiają Boga, który jest święty, święty, święty. Także jeżeli byśmy popatrzyli na to, co jest obecne w tej wizji, którą widzi Izajasz, to on widzi Boga. On widzi Boga i to, co widzi, to i słyszy w tej wizji, to jest, dowiaduje się, że Bóg jest święty, święty, święty i że cała ziemia i niebo, tutaj jest cała ziemia, jest pełna Jego chwały. Zobaczcie, że świętość i chwała to jest coś takiego, co tutaj wychodzi na pierwszy plan, co w szczególny sposób jest obecne
co też dociera do Izajasza i też do nas w tym tekście. Chwała i świętość Boga. Co widział Izajasz? Ciekawe jest, że w Ewangelii Jana w 12 rozdziale 41 wersecie jest odniesienie do tego wydarzenia, do tej wizji, którą tutaj mamy opisaną. I tam też są słowa, które już też czytaliśmy. Zachęcam was do śledzenia tego, bo okazuje się, że najbardziej takim prawdopodobnym czy takim najbardziej naturalnym rozumieniem tego, co Jan pisze, jest to, że w tym momencie, kiedy Izajasz miał tę wizję, to on widział chwałę Jezusa. Zanim ta chwała została odłożona na bok w momencie, kiedy Jezus przyjął postać ludzką, kiedy stał się człowiekiem. Tutaj 12 rozdział, 41 werset. Jezus rozmawia z ludźmi i tutaj ewangelista opisuje, że mimo tego, że ludzie widzieli wiele znaków, które Jezus uczynił, widzieli uzdrowienia, wypędzenia demonów, inne rzeczy, to jednak nie wierzyli. I właśnie pisze cytując z Izajasza, oślepił ich oczy, znieczulił ich serca, bo oczami nie zobaczyli, sercem nie zrozumieli i się nie nawrócili, żebym ich nie uleczył. To powiedział, i teraz zwróćcie uwagę na ten werset, to powiedział Izajasz, bo ujrzał jego chwałę i mówił o nim. To powiedział Izajasz, bo ujrzał jego chwałę i mówił o nim. I w kontekście te jego i o nim jest właśnie, odnosi się do Jezusa. Także to jest to, co widział Izajasz. I dla mnie i chyba dla każdego, kto czyta ten fragment, pojawia się takie pytanie. Słuchajcie, jaki obraz Boga my mamy w sercu? Jaki obraz Boga nosimy w swojej głowie? Kim jest Bóg dla mnie, dla nas, dla naszego Kościoła? Jakim jest Bóg? Kultura, która nas otacza, ma rozmaite koncepcje Boga, ma rozmaite obrazy Boga. Od tych zniekształconych, powiedzmy, karykatur, takich, które mówią, że Bóg jest jakimś takim dobrodusznym, brodatym dziadkiem, który tylko dobrze czyni wszystkim innym, po jakieś takie obrazy, które przedstawiają Boga jako groźnego, surowego sędziego, który czyha na ludzki błąd, prawda, żeby człowieka skarać. Jaki jest Bóg, słuchajcie, którego my znamy? Bo tutaj jest spotkanie opisane Izajasza z prawdziwym Bogiem. Tu jest opisane spotkanie Izajasza z Bogiem, który jest święty i który jest pełen chwały. To jest niezwykłe spotkanie. Zauważcie, że Izajasz miał to spotkanie raz. To nie było coś takiego, że on miał tę wizję, która się powtarzała co jakiś czas, prawda, co miesiąc czy co roku miał tego rodzaju doświadczenie. To spotkanie z Bogiem było jednorazowe, ale to spotkanie z Bogiem go zmieniło. Całkowicie zmieniło jego serce, całkowicie zmieniło jego nastawienie. To spotkanie było z Bogiem, który jest żywym Bogiem, prawdziwym Bogiem, realnym Bogiem, a nie Bogiem wymyślonym, nie Bogiem filozofów, nie Bogiem jakichś koncepcji religijnych czy filozoficznych. I myślę sobie, że człowiek, który się spotkał z prawdziwym Bogiem, on wie, że się spotkał z Bogiem. On wie, bo za każdym razem, kiedy w Starym i w Nowym Testamencie są opisy tego, że ludzie się spotykali z Bogiem, napełniała ich bojaźń. Napełniała ich bojaźń przed majestatem. Napełniała ich bojaźń w obecności Boga, który jest święty. Bo to jest informacja, którą człowiek czuje każdym swoim nerwem, że Bóg tak jest. I teraz w kontekście tego, to jakim ja jestem? To jest drugi aspekt tego spotkania. Zobaczcie, że to spotkanie pokazuje, że człowiek poznaje Boga i człowiek poznaje siebie w obecności Boga. Izajasz chwilę później
po tym jak już zobaczył i usłyszał to, co serafowie mówią, mówi: biada mi, jestem zgubiony. Jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, ponieważ moje oczy widziały Króla Pana Zastępów. On w świetle tej świętości Bożej zobaczył siebie i to, co zobaczył, napełniło go przerażeniem, bo zdał sobie sprawę, że jest człowiekiem o nieczystych ustach i żyje, przepraszam, wśród ludzi o nieczystych ustach. To jest zaskakujące odkrycie, może takie, którego człowiek nie chce poczynić na swój własny temat, natomiast w obecności świętego Boga takie odkrycie człowiek poczynia na swój własny temat. Odkrywa, że jego własne może takie intencje, które uważał za święte, za dobre, za sprawiedliwe w obecności Boga takimi wcale nie są. Że jego osiągnięcia w obecności Boga, który jest święty i pełen chwały, nie mają znaczenia. I ten człowiek, Izajasz, on w tym krótkim momencie doznał takiego wglądu w prawdę na temat samego siebie. Kim jestem przed Bogiem? Zobaczcie, że to jest niezwykłe doświadczenie. To jest doświadczenie, które właśnie, w którym jest zawarta prawda, jakim ja jestem przed Bogiem. Normalnie człowiek wypiera prawdę o sobie na swój temat, bo ta prawda jest niewygodna. Nie chcemy się wcale dowiedzieć, że jesteśmy tak naprawdę kłamcami. Nie chcemy się dowiadywać i nie chcemy się przyznać do tego, że udajemy. Nie chcemy myśleć o sobie, że jesteśmy hipokrytami. Nie chcemy tego, żeby takie rzeczy ktoś nam mówił, żeby nam je wytykał. Nie chcemy takich rzeczy odkrywać na własny temat. Normalna gdzieś tam ścieżka każdego z nas jest taka, żeby myśleć o sobie lepiej, niż tak naprawdę na to zasługujemy. A tutaj w tej obecności Bożej Izajasz nie miał wyjścia. Widział sprawy takimi, jakimi one są. Nie mógł im zaprzeczyć, nie mógł ich się wyprzeć, nie mógł się schować. Mógł tylko z przerażeniem stwierdzić, że biada mi. Jestem przed świętym Bogiem, ujrzałem Jego, tutaj jak on to mówi, moje oczy widziały Króla Pana Zastępów i co teraz ze mną będzie, bo jestem przed Nim nieczysty. I wiecie, że Jezus, kiedy żył, kiedy uczył, chodził ze swoimi uczniami, to połączył to, co jest na ustach, z tym, co jest w sercu. Że to, co człowiek mówi, tak naprawdę wynika z tego, jaką ma zawartość jego serce. Czyli to, co Izajasz tu mówi, że jestem człowiekiem o nieczystych ustach, tak naprawdę oznacza, że jestem człowiekiem, który ma złe serce. On sobie zdał z tego sprawę, będąc przed Bogiem, że jego serce jest takie. I że jak nie otrzyma ratunku skądś, to czeka go zagłada i ta zagłada jest słuszna. Tego się dowiedział Izajasz w tej wizji na temat Boga i na swój własny temat. I na swój własny temat odkrył przed Bogiem, jakim jest on sam. To, co Jezus mówił, możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza, na przykład 15 rozdział, 18 werset, kiedy łączył właśnie to, co człowiek mówi, z tym, jaką zawartość ma jego serce. Lecz to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca. To czyni człowieka nieczystym, bo z serca pochodzą złe zamiary, morderstwa, cudzołóstwo, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszerstwa, obelżywe słowa. I to czyni człowieka nieczystym. To, co się stało dalej, to Izajasz doznał oczyszczenia. Ten węgielek, który jeden z serafinów wziął, którym dotknął jego ust,
jest pewnym symbolem, pewnym obrazem tego, że to oczyszczenie, którego potrzebuje człowiek, pochodzi po prostu od Boga. To Bóg może człowieka oczyścić. I właśnie zobaczcie, że jeżeli patrzymy na Chrystusa, patrzymy na Tego, który stał się człowiekiem po to, żebyśmy my mogli być przed Bogiem oczyszczeni, to w obecności Boga chwały ten człowiek o nieczystych ustach został oczyszczony i mógł przed Bogiem stanąć i mógł nie bać się tego, że zostanie potępiony. My dzisiaj wiemy, że to jest udziałem każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Kto rzeczywiście zobaczył, poznał Boga takim, jakim On jest i poznał też siebie, jakim jest przed Bogiem. W prawdzie. Bóg dał łaskę Izajaszowi i wiemy, że w Jezusie dał łaskę każdemu z nas. Wersety 8-10 są właśnie tymi wersetami, które są też zdumiewające, tak jak cały ten rozdział jest zdumiewający i one są często powtarzane w Nowym Testamencie. Są powtórzone w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w Dziejach Apostolskich w 28 rozdziale, w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. Usłyszałem głos Pana, który mówił, kogo mam posłać, kto pójdzie. Odpowiedziałem, oto ja, poślij mnie. Zgłasza się na to, żeby służyć Bogu, żeby wypełnić Jego wolę. I teraz jaka jest ta wola? To też jest takie ciekawe, jeżeli my myślimy o tym, żeby pełnić Bożą wolę, to najczęściej mamy poczucie czy marzenie może takie, że będzie to związane z czymś takim wzniosłym. Człowiek będzie zwiastował Ewangelię, inni będą słuchać i będą się nawracać. A tutaj mamy powiedziane, co Izajasz ma zrobić. Wtedy powiedział, idź, oznajmij temu ludowi, słuchajcie pilnie, a nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, a nie poznawajcie, uczyń nieczułym serce tego ludu, otępiałymi jego uszy, zasłoń jego oczy. I teraz zobaczcie, aby oczyma nie widział, ani uszami nie słyszał, ani sercem nie rozumiał, aby się nie nawrócił i nie został uzdrowiony. To, co Izajasz miał zrobić, miał iść i mówić do ludu, a oni mieli go nie słuchać. Oni mieli go nie rozumieć. Oni mieli go odrzucić. I Izajasz pyta, jak długo, Panie? I mówi, dopóki nie opustoszeją wyludnione miasta i domy nie zostaną. To już jest zapowiedź po prostu wygnania. To już jest zapowiedź tego upadku, które nastąpiło po tym, jak Babilończycy najechali Judeę. I teraz może się pojawić pytanie. Jak to jest, że Izajasz, tak tutaj można by to rozumieć, jest tym instrumentem w Bożym ręku, który zatwardza ludzi, który czyni ludzkie serca tępymi na tyle, że nie słyszą, nie rozumieją Bożego głosu, nie przyjmują go i się nie nawracają. I teraz, żeby odpowiedzieć na to pytanie, zauważcie, co się dzieje w momencie, kiedy człowiek słyszy poselstwo na temat własnego grzechu. Najczęściej, może nie zacznę od tego, co najczęściej, no są niektórzy tacy, którzy kiedy słyszą, że źle zrobili, że się przyznają. Że są niektórzy tacy, którzy mówią, aha, okej, przepraszam, poprawię się i nie będę tego więcej robić. Ale są ludzie też, jest podejrzewam większość takich ludzi, którzy kiedy słyszą o swoim grzechu, to nie przyjmują tego, co słyszą na temat własnej grzeszności. Uważają, że człowiek, który przychodzi z poselstwem i mówi, słuchaj, jesteś grzesznikiem, jesteś bałwochwalcą, jesteś cudzołożnikiem, oszczercą, kłamcą, jest oskarżycielem, przed którym trzeba się bronić, którego nie można poważnie traktować. I co się dzieje wtedy z ludzkim sercem? Ludzkie serce twardnieje. Ludzkie serce się zatwardza w swoim grzechu. Zobaczcie, że ludzkie serce się zaślepia w
uszy, oczy, serce, to wszystko, co sprawia, że człowiek cokolwiek pojmuje, stają się te rzeczy nieczułe na to, co robi Bóg. Stają się nieczułe, tak jak się stały w przypadku Ewangelii, przypominacie sobie, w służbie Jezusa to było. Kiedy Jezus czynił cuda na oczach ludzi, czynił cuda, uzdrowił człowieka z uschłą ręką w szabat, to mieli mu za złe, że uzdrowił człowieka w szabat, a nie, że pomógł człowiekowi. Nie cieszyli się z tego, prawda? Kiedy rozmnożył chleb, kiedy wypędzał demony, że mocą Belzebuba wypędza demony. Nie rozumieli tych cudów mesjańskich, których Jezus dokonywał, chociaż na nie patrzyli. Byli uzdrawiani i też nie rozumieli tego. Nie docierało. Ci faryzeusze, ci tak zwani uczeni w piśmie, tak zwana elita ówczesna tamtego narodu, nie przyjęła. Dlatego, że Jezus to, co im mówił, to mówił, że oni są hipokrytami. Oni są obłudnikami. Oni potrzebują się upamiętać, że oni postępują źle. Że szukają poklasku u ludzi. I tego nie przyjmowali. I ich serca, tutaj jest ten obraz, że serca stają się nieczułe. To jest obraz tego, że serce obrasta tłuszczem. To taki hebraizm, który mówi, że jak serce obrasta tłuszczem, to staje się nieczułe. I tak się działo z tymi ludźmi, którzy słuchali Izajasza 7 wieków przed Chrystusem. I tak się działo z ludźmi, którzy słuchali Jezusa w momencie, kiedy Jezus był na ziemi. Nie chcieli Go słuchać. I w rezultacie sami siebie doprowadzili do takiej zatwardziałości, do takiej głuchoty, do takiej tępoty, że patrząc na Boże dzieła, dotykając niejako ich, nie rozumieli, nie rozpoznali, nie przyjęli. Myślimy o sobie, że jesteśmy lepsi, nie? Bo przecież my widzimy, my rozpoznaliśmy, my przyjęliśmy. Może. W każdym razie w Słowie Bożym jest napisane: dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Hebrajczyków 4,7. Dokonajcie więc obrzezania waszego serca i waszego karku, już nie zatwardzajcie. Tutaj, dokonajcie więc obrzezania waszego serca i waszego karku, już nie zatwardzajcie. To jest Księga Powtórzonego Prawa 10,16. Dlatego służba Izajasza była służbą, która jest nazwana tak, że tak jakby on był tym narzędziem, które zatwardza ludzkie serca. I potem właśnie kwestia serca jest cały czas obecna u Izajasza, bo to jest tak, że Bogu zależy na ludzkim sercu. Bogu zależy na tym, żeby ci, którzy Go czczą, czcili Go w wolności swoich serc. Żeby z radością, z wdzięcznością przychodzili do Niego, a nie z przymusu religijnego, nakazu jakiegoś rytu religijnego, wypełniali pewne rzeczy, pewne formalności, bo tak się należy i taka jest tradycja. I tutaj Izajasz, ten 29 rozdział, który też przed modlitwą czytaliśmy, 13 werset, tam cytuję właśnie Boga, który mówi do swojego ludu. Pan powiedział: ponieważ ten lud zbliża się do mnie jedynie ustami, oddaje mi cześć tylko wargami, a jego serce jest daleko ode mnie i jego bojaźń przede mną jest tylko wyuczonym spełnianiem ludzkiego nakazu. I dalej tam nastąpiło to, co następuje w tym rozdziale. I Jezus mówi o tym, że dobrze o was, o obłudnikach, prorokował Izajasz, że tylko ustami mnie czcicie. Także to Jezus mówił na przykład w Ewangelii Marka 7 rozdziale w 6 wersecie. Zobaczcie, jak to jest możliwe. Było możliwe w czasach Izajasza, żeby tylko usta, tylko deklaracje, modlitwy, słuchajcie, pieśni. To jest coś, co jest na naszych ustach. I zewnętrzna jakby sprawa tego czynu jest taka, że
no jest po prostu. Natomiast to, co Bóg bierze pod uwagę, to nie tylko sam czyn, ale to, co za tym czynem stoi. Czy stoi za tym serce? Czy jeżeli śpiewam pieśń Bogu, to czy stoi serce moje za tym? Sami wiemy, że modlitwę można odklepać. Prawda? Można odklepać modlitwę. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień, dziękuję Ci za ten obiad. Amen. Mnie denerwują takie modlitwy. Ja nie wiem, może się mylę tutaj, nie? Natomiast one gdzieś tam nie traktują Boga wystarczająco poważnie, wystarczająco z wystarczającą bojaźnią, taką, która wynika z tego, że Bóg jest święty. Że Bóg jest święty, że Bogu należy się cześć, chwała i należy to robić z godnością, z bojaźnią. Moja ofiara, którą przynoszę Bogu, moja służba, jeżeli nie ma w tym serca, to jakie to ma znaczenie, jaka to ma wartość przed Bogiem? No właśnie odpowiedź trudna, może niechętna, którą niechętnie chcemy się zgodzić, jest taka, że to nie przynosi Bogu żadnej satysfakcji, ani nie jest Bogu potrzebne, bo nie ma w tym ludzkiego serca. Pusty rytuał. Wypełnianie form, które nie mają treści. I to jest coś, czego uczy nas Izajasz, o co nas pyta. Ile my mamy serca tak naprawdę dla Boga? Jak to wyrażamy? Czy nasze deklaracje słowne nie są tylko słowami, a za którymi nie idą czyny? To są trudne takie sprawdzenia, tak jakby Izajasz sprawdzał autentyczność wiary człowieka. Stawia nam pytania, na które sami musimy sobie odpowiedzieć. Jakiego Boga znam? Co o sobie wiem? Jaka jest moja relacja? Jaki jest mój status dzisiaj, kiedy stoję przed Bogiem? Czy jestem tym, kogo On oczyścił? Czy jestem tym, który raczej mówi o sobie biada mi, bo jestem człowiekiem o nieczystych ustach? Nieodmiennie Izajasz pyta każdego z nas o to, gdzie jest nasze serce, jeżeli chodzi o Boga. Obyśmy nie popełnili błędu, nie zadowolili się jedynie tym, co jest zewnętrzne. Bo kwestia serca jest i dla Izajasza była ważna, bo dla Boga jest ważna.